Panie Przewodniczący, jak Pan ocenia funkcjonowanie dzielnic jako takiego organizmu? Nie mówię teraz tylko w Krakowie, ale w ogóle jako taki koncept teoretyczny. Czy w Polsce, czy potem możemy też porozmawiać o Krakowie? Co do doświadczenia w Polsce, jak to funkcjonuje, to nie mam dużego, aczkolwiek na pewnym etapie się interesowałem, jak to działa w Polsce, dlatego że prawnie wygląda to w ten sposób, że my funkcjonujemy na ustawie o samorządzie w zasadzie jednostek pomocniczych. I jednostki pomocnicze w małych gminach to są po prostu sołectwa. Nie na darmo nieraz się śmieją, że przewodniczący dzielnic to nie jak burmistrzowie, tylko jak sołtysi. Bo tak naprawdę skorzystano z podstawy prawnej, która dotyczyła sołectw, a nie dzielnic, bo ustawodawca, jak robił ustawę, nie myślał o jednostkach pomocniczych w formie dzielnic. Przy dużych miastach Kraków skorzystał z wiedeńskiego wzorca. Czyli jednostka nie posiada, bo to była dyskusja przy tworzeniu ustroju miasta. Czy dzielimy na 4, na 6, na 8, na 12, na 20? Co te dzielnicy miałyby robić? Czy dajmy im administrację? I doszło się do wniosku, że właśnie model wiedeński. Czyli minimalna administracja. Administracją dzielnicy to jest jedna osoba. W tym wypadku Pani Basia. To jest jedna osoba. To jest administracja. Czyli na 18 dzielnic mamy 18 osób, które są w dzielnicach i one prowadzą, żeby była ciągłość, że tak powiem, urzędowania, prowadzą sekretariat. I dzielnice dostają do dyspozycji, czyli nie mają żadnego, bo były pomysły, żeśmy mieli tu jakiegoś kierownika, kogoś inspektora, ktoś coś by jeździł, sprawdza wtedy. Nie. One dysponują, czyli dostają do dyspozycji finanse, wnioskują z jednej strony do miasta i dostają część pieniędzy do dyspozycji. Pierwsza kadencja to były to drobne pieniądze, pamiętam 350 tysięcy złotych, jeszcze na stare pieniądze. Także to nie były duże pieniądze. I tych zadań się powoli przerzuciły się priorytety, powierzone dodatkowe elementy. Także sam pomysł, jeśli mówimy o społeczeństwie obywatelskim i bliżej patrzenie, tak jak jest mówię, nowa aglomeracja miasta Krakowa. Jeśli chcemy rozmawiać na poziomie miasta Krakowa, czyli 42 radnych na temat dziury w jezdni, małego chodnika, domu kultury, klubu sportowego, to nie jest trochę to grono. I to nie jest ta perspektywa i ta skala. I po to są potrzebne dzielnice, żeby dostrzegać problemy na dole, pieniądze kierować tam, gdzie są najbardziej potrzebne i ogląd społeczny tego, co się robi. Pokrótce, bez dużej filozofii. A czy dzielnice funkcjonujące w obecnym kształcie prawnym mają jakieś wady? Nie wiem, na przykład, czy uważa Pan, że dzielnice... No, wady mają takie, że dzielnice nie mają osobowości prawnej. Mhm. Czyli nie może występować samodzielnie na zewnątrz i korzysta z osobowości prawnej miasta. Dzielnice nie mogą zawierać na zewnątrz umów, ale myślę, że to nie jest przeszkoda, dlatego że do dzisiaj jakoś to się próbuje skorzystać z gminy. Mi się wydaje, że przy większej ilości środków i większych kompetencjach spokojnie jeszcze można by dzielnice wzmocnić. No to jest zawsze pytanie, że chcemy z jednej strony dzielnicy mocnej, mającej wpływ na życie mieszkańców, a z drugiej strony w procedurach i w ustawach nie przewidujemy tego. Na przykład architektura, planowanie przestrzenne, czyli może dzielnica zgłosić, bierzemy udział, ale tak naprawdę nie jest to na postępowaniu. Czyli nie jest postępowanie administracyjne. Nie ma, ta opinia nie jest opinią wiążącą. I z jednej strony mieszkańcy oczekują od nas głosu jakiegoś stanowczego, decydującego, no co to, wybraliśmy was po to, żebyście nas reprezentowali, żebyście wpływali na rzeczywistość, a z drugiej strony my piszemy negatywną opinię, która jest wkładana ad acta i nie ma skutków prawnych. I to jest problem. Czyli to jest największy problem, że te kompetencje, że najważniejsze kompetencje dzielnicy są w zasadzie fikcyjne? Może nie fikcyjne, ale gdyby były większe, bo tak, klimat dzisiaj jest, jutro go nie ma w różnych kwestiach. Tym bardziej, że to powinno być bardziej tak, powiedziałbym, no, na mocnych podstawach. Te mocne podstawy wydaje się, że powinny być właśnie
podstawą prawną, że dzielnice są stroną sprawy przy WZK, przy planach. To jest ważna rzecz, co będzie jutro, jak przy tworzeniu rozkładu jazdy przy MPK, przy jakichś tutaj wewnętrznych rzeczach, czy związanie z tworzeniem, nie wiem, ogródków, decydowaniem, które tereny mają być na przykład zagospodarowane, jeżeli chodzi o koszenie, etc., żeby zwiększyć decyzyjność w stosunku nawet do jednostek, co można zrobić. Wszyscy mówią, że dzielnice są ważne, obecnie rządzący mówią, że są bardzo ważne, ale jak się przekłada to na prawo, jak się przekłada to na przyszły statut, to wygląda na to, że są... chce się dzielnice upolitycznić, nad czym bardzo ubolewam, bo ta dzielnica na dzisiaj jako jedna z nielicznych czterech dzielnic w Krakowie nie ma przełożenia politycznego, że decyduje ktoś na jakiejś ulicy w Krakowie, jak ma wyglądać uchwała i jak trzeba za nią głosować. Czyli chce pan powiedzieć, że generalnie w mieście partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic, ale partie zawsze chciały mieć wpływ. Nie zawsze im się to udawało. W ostatnim czasie była dość duża walka o to, żeby jakby przejąć władzę, w cudzysłowie władzę w dzielnicach. Ograniczeniem są dwa ograniczenia, które mają na dzisiaj. To są okręgi jednomandatowe, o które głos społeczny jest taki, że jednomandatowe do Sejmu, jednomandatowe do miasta, żeby nie głosować na Juska, a chodzi Franek. I to nie wiadomo z którego miejsca, tylko dlatego, że gdzieś tam był dobrze ulokowany. Metoda liczona na końcu Donta, która w ogóle wypacza według mnie wynik wyborcy. Lepsza metoda Saint-Régis, ale ona znowu też nie stosowana, bo tutaj w parlamencie... Znaczy rządzący nie chcą oddać władzy. Rada miasta, czy ci, którzy wejdą do Rady Miasta w większości, chcą też mieć wpływ na dzielnicę. To jest jakby z góry złe założenie, bo to Rada Miasta powinna być tym ciałem politycznym, czyli odzwierciedlającym społeczne, a tu powinni być ludzie, którzy angażują się w życie społeczne poszczególnych społeczności. I to się w niektórych społecznościach udaje. To nie ma znaczenia, znaczy nie można też wrzucać do jednego worka, bo może ktoś być z partii rządzącej, być dobrym samorządowcem, społecznikiem i to trudno powiedzieć, przybierać mu łatkę tylko dlatego jest zły, bo jest z partii politycznej. Ale na pewno nie powinno to mieć jakiegoś większego znaczenia i jakiegoś decydującego znaczenia. Mówię, nam się udało, bo są okręgi jednomandatowe, nie dawaliśmy tutaj, nie było jakiejś walki, znaczy walka polityczna była, no, ale na szczęście udało się w tych kilku dzielnicach podgórskich. Muszę pani powiedzieć, że tych dzielnic nasz jest jedna w Nowej Kucie taka dzielnica i trzy w Podgórzu. Czyli to o czym świadczy. Dzielnice nieupolitycznione to są teraz oprócz Podgórza Mistrzyniowice, Podgórze Duchackie i co jeszcze? Podgórze Duchackie i proszę panią Borek. Łagiewniki. Tak, Łagiewniki, tak jest. Panem przewodniczącym Buchą. Jakie problemy mają dzielnice te nasze w Krakowie? No bo już stwierdziliśmy, że upolitycznienie może, ale nie musi być problemem i że to nie jest... Znaczy jest pytanie tak, jeżeli będzie... Ja bardzo duże widzę zagrożenie w obecnej ordynacji wyborczej. Mhm. Jeśli się okaże, że nawet tych 15 głosów przy 20, które trzeba zebrać mieszkańców, jednak trzeba iść po ludziach i powiedzieć, chciałbym startować od was. A ludzie powiedzą, no, ale my się nie znamy, bo ty jesteś na przykład z drugiej części miasta. Czyli nawet nie będzie trzeba mieć podpisów. Nie trzeba będzie być mieszkańcem. Ja nie wiem, jak tam się ma w stosunku do tego, że nie będzie meldunków. Nie wiem, czy to będzie deklaracja, czy tam, gdzie się płaci podatki. Za bardzo nie wiem, nie wiem, jak to zafunkcjonuje. Jak nawet listy wyborcze do samorządu będą tworzone. Ale przy dzielnicy jest idea samorządności lokalnej, czyli ta osoba powinna pochodzić z tej dzielnicy, a nie być spadochroniarzem, jak w poprzednich wyborach, że się ktoś dwa tygodnie wcześniej przemeldowuje z Huty do Podgórza tylko dlatego, że ma dobre nazwisko, albo że chce funkcjonować tutaj w Hucie, Podgórzu. Ale te nowe zasady wyborcze jeszcze nie zostały uchwalone, także pan się boi jakby no, ale widząc, proszę mają, widząc obecny trend i rządzących, że jednak ma się to wpisać do statutu miasta. Statutu miasta zatwierdza pan premier. I nie ma wątpliwości, że ten statut przyjęty przez Radę Miasta Krakową, w której wiemy, kto ma większość na dzisiaj, że zostanie taki przyjęty, jaki przyjęty zostanie. Termin wyborów
W tamtej kadencji była dość duża dyskusja. Akurat byłem radnym miasta i mogę powiedzieć, bo brałem w tym udział fizycznie. Była dyskusja. Czy robimy wybory razem z wyborami samorządowymi do dziennictwa osobno? Jestem zdania, że to, co dokonało się, było dobre. Dlatego, że ludzie przyszli świadomi. I to nie jest ważne, że przyszło mniej o 5 czy 10%. Ja wiem, że to jest dodatkowy akt, który się wybiera za 2 miesiące. Ale przyszli świadomi nie dlatego, że było na jednej ulotce, kto będzie prezydentem, kto będzie radnym miasta i kto będzie przewodniczącym dziennicy. I dokładnie mówiąc, ograniczyliśmy wyprowadzenie z kampanii wyborczej, dlatego że do Rady Miasta są ograniczone pieniądze w kampanii wyborczej, bo są stosowne przepisy, a do Rady nic nie ma. W związku z tym można rozbudować kampanię wyborczą do maksimum, nie pokazując środków na kampanię wyborczą, dlatego że radni dzielnicy nie mają ograniczeń w kampanii wyborczej i na swoich ulotkach mogą zarówno popierać radnego miasta, jak i proponowaną osobę na prezydenta. W tych wyborach, w ostatnich wyborach tego uniknęliśmy. I w ostatnich wyborach uniknęliśmy również takiego blokowania jakby spraw. I wydaje się, że to posłużyło samorządowi. No ale nie wydaje się panu, że jednak w ostatnich wyborach przeszło dużo ludzi, którzy rządzą teraz pierwszą kadencję. Dużo ludzi z partii, dużo ludzi nieznanych wcześniej. Jeżeli w 15 na 18 dzielnic przewodniczący są z nadania partii. No oczywiście nie możemy generalizować. Ja mam inną teorię, że ja mam inne zdanie. Rozumiem, że się możemy ładnie różnić. Gdyby wybory były w tym samym czasie samorządowe do Rady Miasta i Rady Dzielnic, podejrzewam, że w 18 dzielnicach rządziłaby Platforma Obywatelska. Oczywiście można się ze mną... Nasza siła w różnorodność. Można się ze mną nie zgadzać. Ale uważam, że taka jest prawda. Znaczy, wygłosiłam taką tezę, ale jakby dla mnie to ważniejsze jest, co pan sądzi. Czyli możemy stwierdzić na podstawie tego, co pan mówi, na podstawie jakby pana opinii, że partie mają jakiś wpływ, ale mogą mieć większy. Czy problem polega na tym, że były połączone. Ja nie jestem politologiem. I myślę, że nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem politykiem. Chociaż są tacy, którzy wiedzą, że dzielenie publicznych pieniędzy to jest właśnie polityka. Ja zawsze czułem się samorządowcem. I powiem tak. Oczywiście partie polityczne chciałyby zawładnąć każdą dziedzinę naszego życia. Jest pytanie, czy my o potrzebę i przyzwolenie nasze. Bo uważam, że po to, żeby mówić, gdzie jest do załatania dziurę, gdzie jest do pielęgnacji drzewo, gdzie jest ławka do wymiany, co trzeba zrobić w przedszkolu, nie trzeba mieć nadania partii politycznej. Bo dojdziemy do tego, żeby zatrudnić w tym państwie, już doszliśmy do tego, żeby zatrudnić sprzątaczkę, czy zatrudnić, nie wiem, goście na najbliższe pomocnicze zawody, potrzebujemy mieć poparcie polityczne. Po prostu to jest chore. To państwo jest chore i ci, którzy nami rządzą, doprowadzili do choroby. I wydaje się, że społecznie, jak się popatrzymy na stroje społecznie, to następuje pewne przesilenie. Znaczy, wszyscy przeżywamy traumę jeszcze w ostatnich 20 latach dni otrząsnęliśmy się, że nie można było należeć do partii. Potem ilość tych partii, potem kształtowanie, prawica podzielona. Pamiętam Radę Miasta w pierwszej kadencji, kiedy nie było ani jednej osoby z lewicy. Wszyscy byli z Komitetów Obywatelskich i jeszcze się podzielili między sobą na tych, którzy byli z Huty i którzy byli z Podgórza. I jeszcze tam jakieś inne podziały. Znaczy, generalnie mnie interesują, mogę mówić o sobie, mnie interesują wybory za, a nie wybory przeciw. Czyli promiejskie, propaństwowe, natomiast na dzisiaj partie łączą się z partyniastwem. Otóż o to chodzi. Chcesz mieć odskocznię w karierze? Chcesz zafunkcjonować? Chcesz się wybić gdzieś? Musisz się załapać do partii. Na początku młody człowiek roznosi ulotki, potem jest w jakimś kole, potem go ktoś dostrzeże, skończy studia i zaczynamy mieć ciąg. No to jest, według mnie jest nie tędy droga. I dochodzimy, że szukamy potem dla niego, a może byłby dobry w dzielnicy, zanim go wykształcimy na Radę Miasta. Może w Radzie Miasta, jak się sprawdzi, może do Sejmu. Ambitny, nie, we władzach partii. To jest chyba ten kierunek, który niektóre partie
obrały. Czyli to jest, ma pan taką teorię, że jesteśmy w wolnej Polsce, a znowu wróciliśmy do takiego stanu z PRL-u, że tylko partia... Czy nie, to... Znaczy, jesteśmy w wolnej Polsce, ale nami, my jesteśmy, nami rządzą generalnie z jednej strony media. Jak pani zobaczy na temat wolnych mediów. I tu to się zaczyna już polityka. No ja się zastanawiam, skoro może być program erotyczny w telewizji, skoro mogą być różne programy dziwne, bo ma być na tym kanale dostępnym jakiś program erotyczny. No pytanie, dlaczego tego Radia Maryja nie może być telewizji trwała? Czyli z jednej strony mówimy tak, że bycie nowoczesnym, bycie demokratą, to jest tak, wolność seksualna, wolność poglądów, jeżeli chodzi o wiarę, a jeżeli mówimy o moralności, jeżeli mówimy o dużej części społeczeństwa, o tradycji, to to jest, nie jest trendy, to jest, nie, bo to nie wiem, nie jest europejskie, nie jest na topie, to się o tym się powinno mówić w domu, nie publicznie. Dochodzimy do jakiegoś, w drugą stronę, nie wiem czy pani zauważyła, dochodzimy w drugą stronę do jakichś takich dziwnych, samozahamowań. A z drugiej strony kreowany jest przez partie polityczne. Tak naprawdę my jesteśmy zwykłowcami. Parę książek w życiu przeczytałem na temat kampanii wyborczych. I na temat prowadzenia, i na temat wizerunku. I okazuje się, że nie wygrywa się programy. Ludzie nie mają czasu na czytanie. Kilka słów. To robią firmy z reguły. To jest kilka lotnych słów, niezbyt dużo treści, ale lotne. Ładna, miła aparycja, pewność siebie pokazuje, że i tworzenie takiego klimatu zaufania. I ludzie wybierają w ten sposób. No, dlaczego wybrać tego? On mi się podoba, on budzi we mnie zaufanie, on wie co robi, nie? On jest na pewno uczciwy, on mnie nie oszuka. Ludzie dokonują takich wyborów. Ja mówię o tych wyborów. No właśnie, bo pan też wygrał wybory nie raz do Rady Dzielnicy, tak. I parę razy do miasta. Dwie kadencje do Rady Miasta. Ja muszę pani powiedzieć, że tylko, że ja nie wygrywałem wyborów. Ja nie dostawałem głosów tam, gdzie mnie nie znali. Bo nie dostawałem dlatego, że byłem wysoko na liście. Tylko głosy dostawałem, bo jak popatrzę nawet na stare Podgórze, czy na Bieżanę, bo to był okręg razem włączony, tych głosów było bardzo mało. Głosy dostawałem tam, gdzie ludzie mnie znali, gdzie się pokazało działanie. Czyli Płaszów, Rybitwy, Przewóz, jak niektórzy, jak jeden nazwał, to Mateczny. Tak? No ale... I tym się różnimy, że działamy jakby lokalnie. Centrum miasta jest troszeczkę gorzej. Łatwiej to jest zrobić na peryferiach, na osiedlach. No ale centrum miasta też jest bardziej zwarte i na przykład dzielnica Stare Miasto jest bardzo mała, więc tam już zupełnie ci radni powinni być z nami. Wie państwo, ja mieszkam cały czas na Podgórzu i jakby z Podgórzem jestem związany i nigdy jakby w centrum miasta widziałem bardziej zawsze na peryferiach, jeżeli chodzi o peryferię Podgórza i Stare Podgórze tutaj. Też to społeczeństwo się zmienia. Nie jest jednolite. Część ludzi starszych odchodzi. Część, którzy są w czynszowych kamienicach, zmienia swoje miejsce zamieszkania. Na to miejsce są budowane czy remontowane nowe mieszkanie i wchodzi zupełnie nowy mieszkaniec. Niezwiązany, ani bez korzeni, jak to mówią, te krzaki, ptaki i jak drzewa, krzaki i tak, nie? Ci, którzy tam przebywają, przelatują i ci, którzy tam rosną. Tu mamy sporo krzaków i ptaków, także tych starych, rdzennych mieszkańców jakby tu się troszeczkę nam waha. Ale na szczęście Podgórze jeszcze ma swój charakter, nie ma tego, co jest na Kazimierzu. Ale nie sądzi pan, że ci nowi mieszkańcy też wnoszą jakąś jakość? Przecież... Ja tego nie neguję, ja stwierdzam na to fakty. Targ pietruszkowy, tak? No to jest zorganizowany również przez takie stosunkowo młode, aktywne środowiska. Mówimy o czymś, co ma być, no już ale jeszcze tego nie ma. Już w tą sobotę. No dobrze, ale jeszcze nie byliśmy na tym targu, także zobacz, jak się spotkamy w poniedziałek, to będziemy mogli pogadać, czy zafunkcjonował targ pietruszkowy. No w sobotę. Rozumiem, że w tej sprawie pani zdanie jest bardzo pozytywne, ale również dzielnica jest tam jako... Wiem.
współorganizator jako, jako patron. W związku z tym myśmy podjęli uchwałę i się cieszymy z takiej inicjatywy. No, mnie tylko inicjatywa męczyło, czy aby nie wystartuje oczekiwanie remont rynku podgórskiego, że tu nie będzie kolizji interesu na zasadzie, że się spotkamy w tym samym czasie i przestrzeni. No tak, no. Ale chciałem powiedzieć, na szczęście nie będzie konfliktu. No, na nieszczęście się wydłuża, ale na szczęście nie będzie konfliktu. Zostało nam 20 minut, a w zasadzie 16, to teraz Michał zada pytania takie szczegółowe odnośnie dzielnicy, nie no funkcjonowania dzielnicy, tą trzecią część, co? No to tak. Dobrze, no, mam nadzieję, że mnie dużo jakoś nie uminęło na początku. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia funkcjonowanie swojej Rady Dzielnicy tutaj z punktu widzenia przewodniczącego właśnie? Czyli ja nie jestem obiektywny, no bo zawsze każdy ocenia swoją pracę, że robi ją dobrze, aczkolwiek zawsze mógłby ją robić lepiej. Ja myślę, że generalnie jest taki trend, że i poprzednicy mieli, że to, co ja robiłem, było najlepsze, a po mnie już jest inaczej, jest gorzej. Nie, na pewno każda kadencja ma swoją specyfikę. Ja myślę, że ta kadencja, bo mam ten komfort, że jest to moja druga kadencja jako przewodniczący dzielnicy. Byłem w drugiej kadencji przewodniczącym i szóstej, w związku z tym jest parę różnic, paru kadencji. W międzyczasie były dwie kadencje w Radzie Miasta. I w sumie razem 6 kadencji w dzielnicy, czyli 20 lat. I oceniam tą kadencję jako bardzo trudną z kilku przyczyn. Przede wszystkim z przyczyn finansowych. To znaczy, podejmując uchwały dzielnicy w poprzednich kadencjach, mieliśmy pewność, że pieniądze przekazane dzielnicy do dyspozycji przez Radę Miasta Krakowa, to jest taki czek z pokryciem. Czyli jak mamy 20 tysięcy, to możemy te 20 tysięcy rozdysponować. Jak wiemy, że mamy 300 tysięcy na szkoły, to wiemy, że za 300 tysięcy zrobimy tej szkoły. Jest tylko dyskusja, jak szybko poprzenosimy środki, jak w razie czego zostanie coś sprzedane. W ostatnich 2 latach nie mamy żadnej pewności co do finansowania, dlatego że środki 2 lata temu, rok temu zostały zamrożone częściowo na koniec roku. Nie można było przenosić środków. Środki pozostały z przetargów, jakby luz przechodził na zadłużenie miasta. W związku z tym tą kadencję oceniam bardzo trudną, bardzo, że tak powiem, ciężka ze względów takich czysto, znaczy dużo trzeba, bardzo dużo procedury, żeby uratować środki i do końca nie ma się pewności, że to, co się założy, poinformuje mieszkańców, no to jest problem. To jest tak, że Państwo otrzymujecie odgórnie, powiedzmy od Rady Miasta te pieniądze i później te plany się zmieniają, czy? My tych pieniędzy w ogóle, znaczy mówienie, że dzielnica ma pieniądze, my handlujemy opcjami. Mhm. Ja mówiłem tu Pani wcześniej, mamy jakby czek. Czyli dowiadujemy się, że mamy na koncie. Przykładowo teraz mamy na rok 2014 budżet i dowiadujemy się, że mamy podobną kwotę, tam 530 tysięcy złotych na zadania priorytetowe do rozdysponowania. Nie jest to konto fizyczne w banku. Nie, nie jest to konto fizyczne w banku, bo nie mam osobowości prawnej, ale mamy, że do dyspozycji dzielnicy mamy 530, w związku z tym jest procedura, na co możemy wydać i przygotowujemy i rozdysponowujemy na papierze, że 530 tysięcy, czyli tyle imprezy kulturalne, czy tyle na przykład na wymianę okien w szkołach, tyle na drogę, tyle jakaś inwestycja, utrzymanie, etc. I przesyłamy tą uchwałę do miasta zgodnie z kompetencjami. I przyjmowany jest budżet. I mówię, dobra, prosimy realizować. Pytanie, czy on się zwiększy, czy nie? Nie wiem. Zakładam, że w grudniu Rada podejmuje uchwałę i mamy te 530 tysięcy do dyspozycji. Potem jednostki, które są przypisane do realizacji, czyli ZIK-i, Domy Kultury, znaczy Dom Kultury, szkoły. Piszemy takie specjalne są formularze odnośnie zadań. Jednostki przyjmują do realizacji i są realizowane. Ale my nie mamy pewności, czy tak naprawdę zostaną zrealizowane, bo nie wiemy, czy te środki fizycznie przyjdą na konto poszczególnych jednostek, bo nie wiemy, jaki będzie stan finansowy miasta. Nie miało to wcześniej miejsca, w ostatnich 2 latach ma. Miasto stawało na skraju bankructwa, znaczy płynności finansowej, może nie bankructwa, to jest złe pojęcie, ale na zasadzie płynności finansowej. W związku z tym ograniczało wszelkie wydatki, te, które nie były, bo jeżeli była do wyboru, albo płacimy ZUS nauczycielom i urzędnikom i pensje,
albo realizujemy zadania, to wiadomo, że w pierwszej wersji realizujemy. I tu jest ta kadencja w tym, jest bardzo trudna i ciężka i nie było wcześniej, od samego początku samorządu takiej sytuacji. Czyli jak Pan mówił o tej specyfice, że każda kadencja jest inna, to właśnie z tego to w głównej mierze wynika. Między innymi wynika to... personalnych to... Nie, ale to są oczywiście radny, znaczy ta dzielnica ma ten komfort, że jak Pan... bo przebywacie Państwo tutaj ileś tych naszych sesji, pół roku, nie wiem, ile jesteśmy ze sobą już, tak? Od września. Od września, czyli już niedługo będzie, jak było pół, jak to blisko rok. To 3/4 rady, składu rady, to są poprzedni radni. W związku z tym to są ludzie doświadczeni. Mając jakby wiedzę, wiedząc jak wygląda, jaki jest statut, regulamin, jak wygląda praca w dzielnicy. Ja uważam, że wymiana krwi jest zawsze potrzebna i on to ubogaca. Natomiast co do radnych się nie wypowiadam, bo jestem też radnym. Przewodniczący jest takim samym radnym, jak każdy inny radny. Natomiast wybrany odpowiada i reprezentuje radę na zewnątrz i odpowiada za to, żeby na zewnątrz wychodziło wszystko zgodnie. To może łatwiej będzie Panu ocenić na przykład zaangażowanie mieszkańców. Tutaj to zaangażowanie jest konstans. Znaczy powiem tak, jak jest problem, to oczywiście jest mobilizacja. Jak nic się nie dzieje, to oczywiście jest, na dzisiaj możemy powiedzieć, pełna, słowo znieszulica nie pasuje, ale obojętność. Mhm. Obojętność. Natomiast też to jest poszczególne. Ta obojętność jest inna w centrum, inna jest na osiedlach, a inna jest na zewnątrz, to znaczy tam, gdzie jest społeczeństwo anonimowe. Czyli w centrum, tu mówimy o tej wymianie, na nowych blokowiskach jest inna niż w osiedlach, którzy ludzie sami budowali infrastrukturę, sami tworzyli tam, czy, tam jest zdecydowanie lepiej. Ale generalnie, jak się coś dzieje, wie Pan, to wtedy jest jakiś problem kontrowersyjny. Ludzie się bardziej łączą przeciwko czemuś niż za czym. Czyli protest, bo mamy problem off. Coś, co wzbudza mieszkańców Starego Podgórza, to była na przykład budowa parkingu przy Koronie. A drugi element to Bastrefa. To muszę powiedzieć, to dwie rzeczy, które pobudziły mieszkańców. Ale ja byłem na rynku podgórskiego. To nie, akurat mieszkańcy w większości byli za, jeżeli chodzi o strefę. Ci, którzy prowadzą działalność, według mnie niesłusznie, byli przeciw. Dlatego, że na dzisiaj jest tak, że jak nie dojedziemy, to nikt z nich nie będzie mógł właściwie funkcjonować. I lepiej czasami obniżyć usługę o złotówkę i powiedzieć, ta złotówka jest właśnie na parkomacie, a Pan przyjedzie do mnie, to Pan obniży na złotówkę, bo Pan za 15 minut na przykład przyjdzie do pralni, załatwi sprawę, kupi coś w sklepie. Mówi, Pan, nie mogę dojechać. Przyjedzie Pan, przyniesie Pan mi kartkę z parkomatu, dołożę Panu złotówkę albo dwie. I podejrzewam, że przy tym systemie i rotacja jest większa i będzie mógł gdzieś stanąć. Natomiast na dzisiaj kalwaryjska umiera. Bo też popatrzmy, co się dzieje w podwórzu. To mamy dwie, to bardziej praca socjologiczna byłaby potrzebna. Mamy jakby dwa bieguny. Z jednej strony banki, czyli coś, co powoduje, że pokazuje, że mamy pieniądze, czyli obrót, etc. Chociaż bank też kredyt można mieć, ten, który tam dołuje. Ale zakładam, że bank jest to synonim jakbyś rozwoju i bogactwa. A z drugiej strony mamy sklepy z używaną odzieżą. To są jedyne instytucje, które się rozwijają. Jest chyba 26 banków na Kalwaryjskie do tutaj, że nigdy takiej ilości banków nie było. Wymieniają stare sklepy. Ostatnio widzę nawet pasmanteria, która była ostatnie 30 lat, odkąd pamiętam, teraz już nie ma. Nawet sklep z okularami. Też już i koniec. Tak jak Pan wobec tego największe problemy widzi tutaj w okolicy, które należałoby rozwiązać? Znaczy, problemy jakie? No, problemów ludzkich nie rozwiążemy, bo słuchajcie, można się obrażać ani na wyborców, ani na radnych. Tacy są radni, jacy są wyborcy. Tak jak i w społeczeństwie mamy w procentach ilość osób różnych, to taki jest w Radzie. Natomiast problem polega na tym, jeśli się pisze źle dużo o Radzie, jeśli się pisze źle dużo o samorządzie, to ludzie porządni, uczciwi, chcący coś zrobić, nie przyjdą. Oznaczałoby to, że ja też jestem nieuczciwy, bo nie chciałbym. No, to jest jakby kwestia, że jakoś było inaczej na początku. Ale zauważcie, jaka jest sytuacja. Nie zajmuję się polityką, nie angażuję się, to jest bałagan, oplują mnie, jest problem. I efekt mamy jaki? Przychodzą do rady ludzie, którzy nie do końca mają czyste intencje, czasami przekazani przez partię polityczną i nie ci, którzy tak naprawdę powinni przyjść.
Czyli mieszkańcom też nie dają dużego wyboru. Czyli ta proweniencja związana właśnie z usytuowaniem radnych w partiach politycznych ma jakieś duże znaczenie na funkcjonowanie? Ja już to mówiłem wcześniej. Ja uważam, że w ogóle partie polityczne powinny być jak najdalej od samorządów. I to jest jedyne, jeżeli mówimy o Polsce, to nie ma znaczenia partii politycznych, bo nie chcę wymieniać nazwisk. Ale chyba będę musiał powiedzieć tak. Zarówno Platforma, jak i PiS są po jednych pieniądzach. Otóż ja pamiętam państwa z PiSu, którzy wchodząc, mówili okręgi jednomandatowe. Pamiętam panią poseł, ówczesną radną w ogóle, koleżanka siedziała niedaleko. Okręgi jednomandatowe, wybieraliśmy podpisy do parlamentu, okręgi jednomandatowe do Sejmu i do Rady Miasta. Weszli do Sejmu, nic w tej sprawie nie zrobili, dlatego że to jest kontynuacja ich władzy. To jest odcięcie się od środowisk. Podobna sytuacja, jak jeszcze nie weszła Platforma. Wejdziemy do Sejmu, zrobimy, proszę, Donald Tusk, w pierwszej wersji zawsze mówił okręgi jednomandatowe. To jest uzdrowienie dla Polski. Wybory na członków na zewnątrz. Nasza partia jest inna. My będziemy robić prawybory, żeby ludzie z prawyborów, kandydaci, dopiero byli wybierani do Sejmu. I co się stało? Czy macie prawybory w partii? Czy są okręgi jednomandatowe? Nie da się, da się mówić, że pewnie konstytucja nie puszcza. Nikt nie jest z partii tym zainteresowany. Jednym i drugim wie po prawej stronie. Lewica nigdy nie była zainteresowana. Jakby z racji chyba historycznych. No w związku z tym... Sporo mówi o finansowaniu partii finansowania partii. No wszyscy mówią, że jest złe finansowanie, że jest za duże finansowanie i wszyscy z tego korzystają. No po co być w tej sprawie obudnym, bo wszyscy z tego korzystają. Ja wolę, że korzystają z budżetu państwa, bo przynajmniej mogę to kontrolować jako obywatel na BIP-ie czy na innym instytucji, niż brać to z firm zewnętrznych. Przykłady w Europie, nie wiem, od Hiszpanii po Włochy. Czechy ostatnio. Nie wiem, dlatego mówię, to lepiej, nie wiem, bo to i tak ten przepływ jest, bo wcześniej tak to zapłaci społeczeństwo. No przecież na co daje z prywatnej firmy, to też nie daje z prywatnych pieniędzy, tylko to, co nie zapłacił podatku. Czyli nie trafiło do budżetu państwa. Kończąc, ja nie mam takiegoś, znaczy nie tyle pomysłu, co recepty, natomiast najważniejsze w tym wszystkim są ludzie. Nie, mnie się wydaje, że zawsze mogło być lepiej. Moglibyśmy pewnie więcej zrobić. Ta dzielnica jest tak, że tu się dyskutuje na te tematy. Nie ma jedynie słusznej linii. Nie ma tak, że przychodzi się i goście machają ręką i tak nie możemy ich zrobić, bo nawet jak tak mówią, część mówi, bo ma jakiś pomysł, to potem mówi, a jednak się jednak przeszło. Wydaje się, że ta rada akurat jest radą, która szuka dobrych rozwiązań. Demokracja polega, że rządzi większość. Nie ma, nikt innego nie wymyślił. Wiemy, że to nie jest do końca doskonałe i satysfakcjonujące. Nikt innego nie wymyślił. Natomiast szukamy takiego rozwiązania, które będzie dobre jakby dla całej dzielnicy i dla społeczności. Mnie się wydaje, że staram się tutaj, jeżeli chodzi o mnie, że staram się też szukać, znaczy nie polaryzować, nie, chociaż można by nie jątrzyć, tylko szukać rozwiązań. Co nie oznacza, że trzeba mieć jakieś własne stanowisko, bo to też nie oznacza, że należy być w tej sprawie tak elastycznym, że niezależnie jak jest, ważne, żeby tylko przeszło, że róbmy to dla spokoju. No mówią, że ci, co nie mają wrogów, to naprawdę nic nie zrobili, bo nie jest się wtedy wyrazisty. No, wydaje się, że i zarząd dzielnicy i ci, którzy, można powiedzieć, to nie ma koalicji rządzącej. Bo te koalicje się, jak państwo obserwujecie, to się w różny sposób, jest czasami 21 osób za... Czasami jest 15, czasami jest 18, czasami 11, a czasami jest tak, że jest na styk albo przegrywa się jakąś sprawę. Czyli nie ma jakichś, są jakby koalicje takie wewnętrzne zawierane dla sprawy, na zasadzie, że ktoś się utożsamia z czymś, że udało się podczas dyskusji, informacji z komisji, przewodniczącego, zarządu przekonać do tego radnych. Jak państwo obserwujecie, to nie jest tak, że goście wyciągają kartkę, dobra, to głosowanie, to mam tak głosować, nie wiem o co chodzi, ale głosuję tak, nie? To nie ściąga jak w Sejmie, czy w Radzie Miasta, że wcześniej jest klub, i mówi się, słuchajcie, tę sprawę tak głosujemy, a w ogóle to przegłosujmy dyscyplinę głosowania. To ani jednego takiego głosowania nie było, nawet nad absolutorium też nie jest, bo uważam, że jak jest koń, każdy widzi. Mamy lepszy pomysł, nie na zasadzie rozwalenia czegoś, bo jest kilka osób takich, które oczywiście mają pomysł zburzyć to, co jest, nie proponując nic w zamian. No ale to rozumiem, że to trzeba rozróżnić między lepsze jest drogie dobrego, a jak ktoś potrafi coś rozwalić, a nie potrafi zbudować, to jest szkodnictwo wtedy. Natomiast wydaje się, że umiemy jakby
To, że się różnimy, wydaje się, że nawet jak jest ostrzej na tej Radzie, to nie na tyle ostro, żeby można było powiedzieć, że nikt nie wychodzi z tego jakiś upokorzony, może nie zawsze usatysfakcjonowany, ale na pewno nie upokorzony. Pięknie. Proszę. No to dziękujemy, panie przewodniczący.